Siemano, ziomki. Dzisiaj Was witam w moim kolejnym odcinku z Farminga 17. Dzisiaj witam Was oczywiście na naszej serii z Sosnówki. Dzisiaj, jak sami już widzicie, będzie akcja opryski. Będzie akcja opryski. Byście widzieli parodniową przerwę na moim kanale. No to było wszystko spowodowane tym, że szykowałem do Was serię z Borusiowa, tak jak już Wam mówiłem, i nastąpił mały problem, który już Wam pokazuję. Oj nie, to nie to. To nie tu. Wchodzimy w technologię B. Nie mam tego modu, ale pobrałem mod prasy Sigma, którą po zakupie rozjebała mi kompletnie całą grę. W ogóle nie szło wejść w grę, ładowała się, ale to nic nie dawało mi. Po prostu gra nie chciała się załadować, musiałem grę odinstalować, zainstalować na nowo i musiałem odbudować ten save właśnie z Sosnówki, bo nie chciałem go tracić po prostu, nie? Także co, bez zbędnego gadania zasiadamy w naszego pięknego Fenda, włączamy opryskiwacz i jedziemy z opryskami dzisiaj. Zaraz jak opryskamy tutaj te dwa pola koło gospodarstwa, to Wam pokażę, bo jest kilka małych zmian na gospodarstwie, ale tu już zaraz Wam wszystko pokażę, co, gdzie i jak. Ogólnie ten mod, szczerze, jak widzicie, ta ścieżka nie wyszła zbyt dobrze i w ogóle te ścieżki nie pochodziły mi tak, jak bym chciał. Będzie duży zapłat, no ale tyle mogę poradzić na to. Nic nie poradzimy. Może w następnym sezonie troszkę ogarniemy ten temat inaczej, zobaczymy. A tak już Wam obiecywałem, po tym sezonie właśnie wchodzimy w te krowy, będziemy hodować sobie krówki, pojedziemy troszkę z środeczka. Dzisiaj odcinek będzie troszkę krótszy, myślę, nie chcę Was zbytnio zanudzać tutaj tymi opryskami. Zresztą tak i tak to szybko w miarę pójdzie. Także bezproblemowo. A przerwa nie była zbyt długa, no ale była. Była. No ale niestety nic na to nie poradzę. No. Jeżeli ma ktoś zamiar pobrać tą zieloną prasę Sigma kostkującą, to mówię od razu, że odradzam, bo rozkurwił Wam w ogóle całą grę. Wkurwiłem się trochę. Siedziałem wczoraj cały dzień, żeby to zrobić. No ale udało mi się. Udało mi się to. W jakiś sposób udało mi się to zrobić. Pierwszą zmianą, jaką widzicie, to dokupiłem sobie tą beczkę tutaj do opryskiwacza, do ciągnika z przodu. To jest pierwsza zmiana, a resztę zaraz zobaczycie. Tylko opryskamy to pole drugie, tylko gospodarstwa tutaj. Mamy obsiany jęczmień. Na tym drugim polu gospodarstwa mamy kukurydzę na kiszonkę. A właśnie to pole już mamy opryskane. Będziemy pryskać drugie. Będziemy pryskać drugie pole i zaraz się będziemy brać dalej za pracę. Podniesiemy sobie troszkę
I tak pewnie będzie haczy, nie? No troszkę nierealnie to wygląda. Nie pomyślałem, żeby tutaj na łóz rozsiać, ale nawet nie mam, siewki. W następnym sezonie może kupimy, jak starszy mam pieniędzy, to właśnie sobie zakupimy. I teraz tak jak odbudowywałem tego save'a, to wpadłem na taki pomysł, o którym już zaraz wam powiem, tylko do niedzieli. Jak widzicie, tutaj jest dosyć sporo miejsca. Tutaj, jak widzicie, zaraz wyjdę nawet wam to pokazać. O, teraz po konkurencji trochę pochodzimy. O, tutaj, tutaj widzicie, jest dosyć sporo miejsca. A te drzewa to i tak nie są potrzebne. Tutaj, jak widzicie, idzie dróżka. Taka droga polna, jakby to powiedzieć. Ale to nie jest mi... Ta droga do niczego mi się nie przyda. I teraz po tym sezonie, co teraz będzie, skosimy wszystkie pola, wykonamy wszystkie prace polowe, to zabierzemy się za wycinkę właśnie tych drzew. Będziemy jeszcze poszerzać to pole. Myślę, że fajna akcja z tego wyjdzie. Będzie gitara. No bo te drzewa tak i tak nie są nam niczego potrzebne, a jak te drzewa sprzedamy, to zawsze to będzie jakiś dodatkowy grosz, jak to się mówi, dodatkowe pieniądze. Także. Na pewno teraz sezon zaczniemy od kiszonki i siano kiszonki. No, czy kiszonki, no kiszonkę, to pole właśnie, co teraz pryskamy, pójdzie na kiszonkę, częściowo pójdzie na kiszonkę do krów, a resztę pójdzie do biogazowni, a pole, które sialiśmy na odcinku trawą, będzie zbierana siano po prostu, siano i taka świeża trawa, nie? Mamy prasę, także myślę, że pobawimy się trochę tą owijarką. Zabierzemy z jeden zestaw przyczep do krów. Kurwa, i teraz nie będę widział. Dobra, jakoś tak. Więc zabierzemy jeden zestaw przyczep do krów. Kiszonki, a będziemy się jeszcze bawić, myślę, że parę belek zrobimy tą owijarką, bo tak i tak mamy tą owijarkę, także możemy się bawić, nie? A tak myślałem, żeby ja będę robił te prace polowe, to żeby włączyć sobie wzrost roślin i zrobimy po prostu dwa pokosy trawy. Myślę, że to też wyjdzie spoko opcja i ten drugi pokos możemy też dać na sprzedaż, nie? No pewnie tamtej trawy nie będzie zbyt wiele, ale to zawsze jakiś, no nie wiem, będziemy jeździć na to. Zawsze to jakiś dodatkowy grosz, nie? Jeżeli zaraz kończymy pryskać to pole, jedziemy na następne, które jest obsiane soją i potem nam tylko zostanie nam tylko to pole obsiane trawą właśnie i będziemy sobie kończyć. Na tamtym polu też mam właśnie pomysł na powiększenie. Myślę, że całkiem spoko to wyjdzie. Tak i tak te drzewa do niczego się nie przydają, a
Zawsze to jakiś dodatkowy teren do uprawy. Także będziemy sobie no niedalekich odcinka wycinać te drzewa. Będziemy sobie powiększać pola. W ogóle dobrze jadę. Chyba dobrze. Miejmy nadzieję. O kurwa. Może ktoś się spytać, czemu tutaj właśnie w kukurydzy nie zrobiłem tych ścieżek technologicznych, no ale ja tutaj w swojej okolicy tu siał kukurydzę, to nigdy nie widziałem, żeby w kukurydzy były ścieżki do oprysków, bo jednak te koła się mieszczą. Dobra, jedziemy sobie do kroleczka, jedziemy na gospodarstwo, pokażę wam, jakie zmiany zaszły na gospodarstwie i jakie jeszcze w przyszłości przyjdą. Bo naprawdę pomysłów mam od groma, także będzie całkiem spoko. Dobra. Co bym mam tu pokazać? Pierwszą zmianą, jaka zaszła na moim gospodarstwie, jedną ze zmian, to jest właśnie, wymieniłem sobie tamten gruber na tą właśnie talerzówkę. Tam, nie wiem, parę tysięcy chyba to mnie kosztowało. A zawsze jakiś dodatkowy grosz. Dobra, w tej gacie już więcej zmian nie ma. Tutaj wymieniłem tamtą zgrabiarkę z tą jedną gwiazdą właśnie na tą dwugwiazdową, bo tą o wiele szybciej praca pójdzie, a tamtą mi się pierdolił 3 dni z tamtą łąką. I to chyba mi było wszystko, tak czy nie? Tak, to już chyba wszystko. To już jest wszystko, jakie zmiany zaszły na moim gospodarstwie. Dobra, wsiadamy w fenda i jedziemy. Jedziemy pryskać soję. Soję opryskamy i zacznę pryskać tamtą łąkę i myślę, że to i tak całego odcinka nie zdążę spryskać. No, znaczy całego pola. Czekajcie, ja się napiję, bo tak od rana już to was gadam, to średnio. A my już jesteśmy na polu następnym. No widzicie, te ścieżki nie wyszły zbyt perfekcyjnie. Nie wiem, czemu to tak się stało. Istotnie powiem wam, że wyszły mi troszkę lepiej. Dobra. Jedziemy. Miejmy nadzieję, że ta soja w miarę będzie sypać. Bo będzie przypał. A tak to byśmy wyszli troszkę z pieniędzmi, to i tak pieniędzy będziemy mieli, myślę, że od groma, bo te kiszonki będzie dosyć sporo no i też będzie tych upraw trochę też, także myślę, że nie wyjdzie to zbyt jakoś tragicznie, a krowy na pewno musi nam starczyć i pewnie starczy. Teraz będą krowy, to będziemy zbierać na nowe pole. Tutaj widzicie, troszkę mijaki wychodziły, no ale
trudno. Będzie musiało to tak zostać. Siałem już to na szybko, której po nocy. Około 15 zacząłem save'a robić, a skończyłem go około... Skończyłem go około godziny pierwszej. Pierwszej nocy, nie? Także średnio, ale troszkę zeszło, nie? Z tym powiększaniem pola. Te ostatnie pole trawy tak i tak troszkę powiększyłem. Zaraz sami się przekonacie. Oczywiście teraz pola nie są zbyt dobrze nawiezione. Tylko jest oprysk. Gnojowicy już nie dawałem, a z tego względu, że gnojowicy nie miałem. Nie chciało mi się bawić teraz z kiszonką, bo bym to kurwa do rana robił. Tak i tak jest godzina 7 rano, a ja to do was nagrywam. Zobaczycie ten odcinek jutro. Jutro po południu. A dzisiaj chyba wszedł do was odcinek z siewów i gruberowania. Tak z tego co pamiętam. Chyba tak, no. Właśnie po tym odcinku zacząłem szykować tą serię z Bulusiowa, no i się spierdoliło wszystko. Musiałem od nowa wszystko robić. No ale trudno. No jeżeli teraz kupujemy krowy i zbieramy na nowe pole. I jeszcze jakie, to nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale na pewno coś wymyślimy. Które to tamte pole ma być kupione? A my co, my zaraz kończymy to pole. Pryskać. No jeszcze jeden przejazd nam dosłownie został. I zabieramy się za następne pole. Już mamy prawie 18 minut nagrane, także... tamtego pola już nie zdążę spryskać na odcinku. No ale to już trudno. Czy już poradzić mogę na to? Jak widzicie, teraz te pryskanie idzie dosyć sprawnie. Mamy większą ilość tego oprysku poprzez tą beczkę. Mamy więcej oprysków przez tą beczkę i po prostu na dłużej nam starcza, nie? Także to jest też dosyć spoko opcja. Dosyć spoko opcja, bo teraz musieli jeździć tam z powrotem, a no nie ukrywajmy tego oprysku, to jest nie jest jakaś zajebista akcja. Jest dosyć nudna. Już mi już się to nudzi. A wam tu już pewnie całkiem. No jedziemy jeszcze do opryskać tamtego małego klina. Dźwięki tego fenda to jest coś pięknego. Nie wiem czy dobrze to słyszycie. No teraz będą pewnie dźwięki troszkę lepsze. Także dopryskamy tutaj tego małego klina. Opryskaliśmy 3 pola, już mamy prawie 19, ponad 19 minut. Także to jest całkiem sporo. Dobra, spadamy lance. I jedziemy pryskać trawę. Będziemy pryskać trawę i będziemy kończyć ten odcinek, bo nie chcę zbytnio przedłużać. Nie chcę was zanudzać, bo to jest dosyć nudna akcja. No ale trzeba ją wykonać, muszą być pola dobrze nawiezione. O i tak widzicie,
Oby nie widzicie nogi, widzicie. Tutaj tak dotąd jest to pole powiększone. No, widzicie, że jest trawa ciemniejsza. I tutaj taki idzie. I tutaj właśnie będziemy sobie też wycinać te drzewa. Tych drzew mamy tutaj około 30 sztuk. Wytniemy po prostu te wszystkie drzewa, co tutaj nam przeszkadzają. I będziemy powiększać to pole. I zobaczcie, naprawdę będzie zajebiste pole. O, to będzie na mapie widać. Takie. Na mapie będzie widać, jak kamera tak stoi, że nie łapie. Widzicie? Tutaj się znajdujemy. To będzie takie całe, jedno wielkie pole, nie? Także myślę, że będzie całkiem w pompkę to wyglądało. Dobra, zabieramy się do oprysku. Myślę, że objedziemy sobie raz w koło. Starczy. Starczy, bo będzie bez sensu, że tam z opryską robić jakieś nie wiadomo jakie długie. Dobra. Nie ma sensu, żeby robić tam z opryską. Oho, przyhaczyłem drzewo. Nie ma tutaj sensu, żeby robić tutaj jakieś, nie wiadomo, długie odcinki z oprysków. Już mamy 22 minuty, także mówię, teraz zrobimy sobie ten poprzeczniak i będziemy kończyć. Tak chciałem wam tylko pokazać, jak to fajnie wszystko będzie wyglądało. Naprawdę to pole mnie kosztowało 86 tysięcy. Jeszcze na nich buraki były. A naprawdę te pole już mi się zwróciło tam, nie wiem, trzykrotnie chyba. Bo jak tutaj kukurydzę była, kukurydza na kiszonkę była, to mi sypnęło ponad 300 ton. Ponad 300 ton, no. To jest naprawdę całkiem sporo. Także troszkę pieniążków już wróciło. W następnym sezonie, nie wiem, może jakieś zboże tutaj pójdzie. Jak na razie to jest jedna z naszych większych pól. Dobra, a my co? A my będziemy tym miłym akcentem sobie powoli kończyć. O. Zajebisty zestaw, nie? Dobra, a ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam na nowe odcinki, bo na pewno będzie się działo na tej serii. Zapraszam również do komentowania, lajkowania i oczywiście subskrypcji mojego kanału. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć.